Witajcie, ja jestem Jax, a to nowy odcinek, co jest zagramy? Prince of Persia, Piaski Czasu. W tym odcinku czas iść dalej. Teraz jesteśmy w momencie, gdy uwolniłem piaski czasu. I ruszamy dalej. Oczywiście on tam coś mówił przedtem. No ale to było, on tam coś mówił, a teraz już nie mówi. Proste. Gdzie to było? Muszę sobie przypomnieć. Tu mamy rozwalone drzwi, ale można było przejść bokiem tam. No właśnie tak. Mam nadzieję, że dobrze ustawiona jest kamera. Czekaj! Nie uciekaj! Stój! Nie zrobi ci nic złego! No, nie zrobię. Czas. Muszę iść dalej. Pokoje gościnne, gdzie mój ojciec, cały dwór i ja spędziliśmy noc, były zimne i ciche. Piaski czasu przeniknęły przez nie, kradnąc życie i ciepło z wszystkiego, czego dotknęły. A ja, który rozpętałem ten kataklizm, zostałem oszczędzony. Czy byli inni, podobni do mnie, ledwie trzymający się resztek życia, chowający się w przerażeniu pośród ruin? Nie sądzę. Czym to się dało? To można było przesuwać. Oh, jeez. Nie pamiętam jak. Może? Nie mam. Przesuwać. Może mam tu po prostu. No, nic nie widzę. Nie, to musiałby być z strony. Cud, którego przypadkiem doświadczyłem w skarbcu Maharadży, mogłem wywołać w dowolnym momencie. Naciskając guzik na rękojeści sztyletu, mogłem odwrócić bieg czasu. Dobrze. Pomyliłem po prostu stronę. Dobra, tu jesteśmy dalej. Mam tutaj do przejścia kolejny kawałek. Wracaj! I znowu muszę po bokach latać. Czy naprawdę ją widziałem? Czy puściłem... Kurde. Malowanie. Czy naprawdę ją widziałem? Piasków czasu. Czy puściłem wodze receptorom, zmęczonym ciężarem tych wszystkich okrucieństw i ujrzałem zjawę? Tak czy siak, nie mogłem spocząć, póki jej nie odnajdę. Dwa piaski czasu się poszły rypać. Aż miło. Teraz mam tutaj do przejścia ten kawałek. Potem do pokonania te potworki. Fajnie. Sorry, że nie jest. Trzynaście zablokowań? O co, come on? Aha. Chodzi o to, że... Hmm.
Zobaczyć. To jest... No, trafili mnie na skórę. Shut up. Następny. Było 16? Nie wiem, o co kawan. No ty mendo. Głupia menda. Szybko odkryłem, że po napełnieniu piaskiem sztylet posiadał moc zatrzymywania czasu i uderzyłem na wroga. Co by się tam dostać? Tam się trzeba dostać sposobem na... Przez łóżko coś pamiętam. Nie pamiętam, czy to było dokładnie tak, czy nie. Może to było trochę dosyć łatwe, ale zapominałem zawsze, jak to się robiło. To jakoś trzeba robić. Gdzie ta dziura jest? Czy sobie obejrzeć? Tu. To dziura jest... To dziura jest... Tam. Nie, no nie wiem teraz, gdzie jest dziura. Tam, o, muszę się jakoś dostać. Nie jest tak łatwo, jak się zdaje. No to odpadło, czyli coś trzeba zrobić. Do góry, w chmury. Jesteśmy na górze, tam gdzie chcieliśmy być, tak. Mamy kolejną safe state, tak można powiedzieć. I możemy iść dalej. Bum! Dobra, na razie. Gotowe. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Na razie, ludzie, do następnego odcinka. Żegnam was, Jack, nara.